Dzień dobry, słuchaj, dzisiaj pokażę Ci, jak rozwiązać zadanie pierwsze z matury 2021, czyli bardzo, bardzo świeże zadanie z rzutami. Lecimy. Z wysokości H1 równa się 5 metrów, ponad punktem P rzucono kulę K1. Kulka upadła na poziome podłoże w odległości D od punktu P i potoczyła się dalej. Następnie z wysokości już jakiejś innej, H2 równa się 2 metry, ponad punktem P rzucono taką samą kulkę K2. Rozumiem w takim razie, że taką samą, że ma taką samą wielkość, masę, czy tam cokolwiek mogłoby na to wpływać. Na ten ruch. Druga kulka upadła także w odległości D od punktu P, czyli zasięg jest ten sam. Prędkości początkowe V01 i V02 kulek w każdym rzucie miały kierunki poziome. To jest dość istotne, bo już wiemy, że będziemy rozważać rzut poziomy. I leżały na tej samej płaszczyźnie na poniższym rysunku. Zilustrowano tory ruchu kulek w układzie współrzędnych XY bez skali na osi X. Punkt P jest początkiem tego układu współrzędnych. No to dobra, zobacz, że czasami Wy jak się uczycie tutaj w szkole, to ten układ XY w układzie współrzędnych zapisujecie sobie trochę odwrotnie, to znaczy o tak tą krechę rysujecie. I to też jest dobrze, bo przecież układ odniesienia zawsze możemy sobie na początku jakiś przyjąć, ok? I później na podstawie tego rozważać. No to dobra, skoro to mamy, co oni tutaj są nas chcą? W zadaniach 1.1.1.2 pomiń opory ruchu oraz przyjmij, że do obliczeń, że przyspieszenie ziemskie wynosi tyle. Jak jest tyle, to będziemy podstawiać tyle, chociaż ciekawostkę Ci powiem od razu na starcie, zanim rozwiążemy zadanie 1.1, że w tym przypadku, jeżeli byśmy podstawili akurat tutaj 10 metrów na sekundę kwadrat, to w tym roku maturalnie było to uznawane i osoba otrzymywała 2 punkty, jeżeli obliczyła to dla G równego 10. Nie zawsze tak jest, więc jeżeli jest podane w zadaniu o tak, to trzeba używać tego, a nie dyszki, ok? Po to oni specjalnie to podają. No to dobra, skoro mamy, to na czym polega zadanie? Zadanie 1.1. Oblicz iloraz V01, V02, wartości prędkości początkowej kulki K1 i wartości prędkości początkowej kulki K2. Wyniki liczbowe podaj z zaokrągleniem do dwóch cyfr znaczących. I to jest mega istotne, bo za to są punkty, te cyfry znaczące. Ok, dwie rzeczy, gdzie można się wyłożyć. Po pierwsze, ma być iloraz V01 do V02. Jak obliczysz inaczej, to wyjdzie Ci inna liczba, a więc te liczby znaczące, dokładnie cyfry znaczące, nie wiem, co ja mam z tymi liczbami, zawsze mi się to... Mówię liczby, chociaż chodzi mi oczywiście o cyfry. To wtedy rzeczywiście to będzie źle. Druga informacja to jest taka, że jeżeli masz zapisane do ilu cyfr znaczących, to to jest święte. Do dwóch. Jak napiszesz do trzech albo do jednego, no to od razu jeden punkt mniej. Ok? Zwracamy uwagę na takie, może nie szczegóły, ale istotne rzeczy pod względem takim technicznym rozwiązywania zadań maturalnych. No to dobra, skoro mamy obliczyć iloraz V01 i V02 na początku, wypiszmy sobie dane. I tak naprawdę tyle z danych znamy, zarówno wysokości, jak i G. I jeszcze sobie zapiszmy, czego my tak naprawdę szukamy. Zobacz, w tym przypadku nie szukamy jednej wielkości, tylko konkretnie ilorazu dwóch wielkości, czyli wartości prędkości V01 i wartości prędkości V02. Tego będziemy szukać. A więc skoro wszystko wiemy, no to to zadanie można rozwiązać na co najmniej trzy sposoby. Pokażę Ci trzy. Jakbyś chciał obejrzeć tylko jeden, no to luknij sobie jeden i leć dalej, ok? Pierwszy przykład jest to bardzo klasyczny przykład, który ja często pokazuję, jak sam rozwiązuję różnego rodzaju zadania. To zobacz. Musimy jakoś sobie wyprowadzić wzór na pierwszą prędkość kosmiczną. Żartowałem. Na prędkość w rzucie poziomym. Zazwyczaj robimy to, że obliczamy sobie i wyprowadzamy wzór na zasięg, a my teraz sobie też wyprowadzimy ten wzór na zasięg, ale go przekształcimy i otrzymamy z tego V01, bo przecież to chcemy w zadaniu sobie gdzieś tam ogarnąć. A więc tak jakby czysta, klasyczna teoria. Jeżeli to wiemy, no to powinno nam się udać. A więc jak to robiliśmy? Zobacz, że kulka porusza się w prawo ruchem jednostajnym. Natomiast w dół ruchem jednostajnie przyspieszonym. Mamy tu do czynienia ze złożeniem dwóch ruchów, tak jak w każdym rzucie. No i teraz, jeżeli ja będę rozważał tylko ruch w prawo, a więc ta kulka i lecąc sobie w prawo pokona jakąś pewną drogę, a ta droga to będzie D. Ok? Oczywiście w ruchu jednostajnym. A więc mogę napisać, że D to jest jakaś prędkość, najogólniej na razie, V razy czas, czyli S równa się V razy T. Mówię, że to jest najogólniej, bo my oczywiście tutaj mamy V01, V02, ale później sobie te rzeczy popodstawiamy. Druga informacja to jest taka, że jeżeli to ciało spada też, to też pokonuje pewną drogę, tym razem drogę H, ale ta droga już nie jest w ruchu jednostajnym, tylko w ruchu jednostajnie przyspieszonym, bo na to ciało w kierunku pionowym działa siła grawitacji, która to ciało przyspiesza. Zresztą
tutaj egzaminatorzy nawet dali podpowiedź, co byś sobie zapamiętał i nie pomylił się na pewno, że to przyspieszenie w dół jest. A więc jak liczymy drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym? H to jest V, napiszę 0y, żeby to charakteryzowało, że to jest początkowa prędkość w kierunku y-owym, T plus GT kwadrat przez 2. Oczywiście tutaj konwencja, że przyjmowaliśmy y do góry, trochę może nam psuć sprawę, ale nie zwracajmy na to w tym momencie uwagi. Ok, V0y jest równe 0, bo na początku, w tym miejscu, zobacz na przykład, kiedy tą kulkę rzucaliśmy, to ona nie miała żadnej prędkości początkowej w kierunku y-owym. Ma tylko prędkość w kierunku poziomym, czyli w kierunku x-owym, a więc tą dla ruchu jednostajnego. To, co się porusza w dół, prędkość równa 0. Ok, a więc możemy napisać, że V0y jest równe 0. No i teraz zobacz, mamy dwa wzorki i te wzorki zawsze ze sobą łączyliśmy. Czyli z jednego musimy na przykład wyznaczyć sobie T, no może z tego, i podstawić do drugiego. Mnożymy razy 2 i dzielimy przez G. Teraz bierzemy z tego pierwiastek i zobacz, że teraz to T mogę podstawić elegancko tu. Oczywiście nas w zadaniu nie interesuje to, jakie będzie D, bo wiemy, że zasięg dla pierwszego i dla drugiego przypadku będzie identyczny, tylko interesują nas te prędkości, żeby je później powyznaczać i popodstawiać. Czyli ogólny wzór, gdybyśmy teraz chcieli zrobić, to tak. Muszę podzielić przez ten pierwiastek 2H przez G, a więc będę miał coś takiego, że ogólne takie V to jest D, a tu podzielimy przez to dziadostwo. No i teraz zobacz, albo to czaisz, albo to nie czaisz. Jeżeli chcemy sobie podzielić przez pierwiastek, to możemy tak naprawdę pomnożyć przez odwrotność tego, co jest w środku, ale zachowując ten pierwiastek. Czyli to, co jest tutaj napisane, będzie analogiczne też i do tego. Teraz mnożę G przez 2H. I w ten sposób mamy taki ogólny wzór na prędkość. No i zobacz, teraz gdybym chciał dla konkretnych wartości policzyć V01, to będzie tak, D. No i tutaj oczywiście D jest takie samo dla pierwszego i dla drugiego przypadku, G jest takie samo dla pierwszego i dla drugiego przypadku. Jedynie z czym się będą różnić te dwie prędkości, to z wysokości, jakie były rzucane. Czyli tu by było H1, analogicznie V2 to by było D, pierwiastek z G przez 2H2. Czy mam dwie prędkości? Co robię? Podstawiam o tutaj. Stworzy nam się rzeczywiście duży ułamek. Od razu z automatu widzisz, że D nam się skróci. Można powiedzieć, że też i G nam się skróci. Gdybym teraz to chciał wziąć pod jeden pierwiastek, to by było coś sik takiego. Ok, dwójki nam się oczywiście tutaj znowu zredukują i teraz zamiast dzielić przez 1H2 pomnożę sobie razy H2. I mam tak naprawdę końcowy wynik. Oczywiście teraz pasuje tylko podstawić te dane, które mieliśmy na początku, czyli odpowiednio 5 i 2 metry w odpowiednich miejscach. 2 piąte to jest 4 dziesiąte i pierwiastek z tego nam daje dużo cyfr. To znaczy ja zapiszę sobie takich kilka. W zadaniu zobacz, że masz zapisać do dwóch cyfr znaczących. Co to jest ta cyfra znacząca? No to przypominam, cyfrą znaczącą, jeżeli stoi 0 na początku, to nie jest, bo ono nic nie wnosi nam do zabawy. Pierwszą cyfrą znaczącą w tym przypadku jest 6, bo jest pierwszy po zerze. Drugą cyfrą znaczącą jest 3, trzecią cyfrą znaczącą jest 2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest reguła tutaj? Te cyfry znaczące to są te cyfry, które nie są zerami, licząc tak naprawdę od lewej strony, ale wytłumaczyłem. Pokazując tu na przykładzie. Zobacz, 0 nie jest cyfrą znaczącą. Pierwszą cyfrą znaczącą, którą nie jest zerem, a występuje jakaś inna wartość, jest szósteczka. Więc pomimo tego, że zapis jest taki 0,6, to w tym przypadku są dwie cyfry, ale tylko jedna jest znacząca. Gdybyśmy wzięli 0,63, to mamy 3 cyfry, ale zobacz, tylko dwie są znaczące. To 0 tutaj przed się nie liczy. Gdybyśmy sobie tak lecieli dalej, czyli napisali 0, 6, 3, 2, to wtedy mielibyśmy 3 cyfry znaczące. I teraz zobacz, w zadaniu oni chcą konkretnie, żebyśmy to podali do cyfr znaczących, których jest dwóch cyfr znaczących. A więc nasz wynik powinien być napisany dotąd. Patrzymy sobie, czy tu przypadkiem nie stoi 5, 6 czy 7, żeby ewentualnie upgrade'ować to do 4, ale widzimy, że nie stoi, dlatego to wszystko sobie kasujemy i zostaje nam wynik. Czy to ma jednostkę? Nie ma jednostki, bo jest to iloraz. No i tak rozwiązane zadanie jest za 2 punkty. Pierwszy sposób. Sposób drugi, który tak naprawdę jest bardzo podobny do pierwszego, ja bym się nawet ośmielił powiedzieć, że to jest to samo, ale zrobimy sobie trochę inaczej. Wyjdziemy od innego założenia, że zasięgi muszą być sobie równe, czyli D1 musi być równe D2, czy tam inaczej, Z1 musi być równe Z2 dla osób, które by chciały to tak precyzyjniej czy dokładniej wiedzieć. No i teraz czym są te zasięgi? Zasięgi to jest nic innego jak V01, T01, dobra, bez 0 może być T1,
równa się V02T2. To znaczy prędkość, a dokładnie wartość prędkości razy czas, to jest droga, czyli zasięg, jeżeli tylko rozważamy kierunek w poziomie. Okay? Tak można byłoby to sobie zapisać i rzeczywiście to jest całkiem spoko. A więc od razu stąd widzimy, że po przekształceniu mamy, że V01 do V02 to jest T2 do T1. Cały bajer polega na policzeniu czasów. A skąd te czasy można wziąć? Ano tak samo jak wcześniej, tylko tym razem z ruchu jednostajnie przyspieszonego, czyli tego pionowego. A więc piszemy coś podobnego dla drugiej wysokości analogicznie. V0y nam się zeruje, bo wiemy, że ono jest równe z zerem, czyli zostaje nam tylko to, co mamy na górze. Mnożymy razy 2, dzielimy przez g i bierzemy pierwiastek z tego. Pora popodstawiać. To tu, ważne, żeby się nie pomylić. Dwójki g nam się skrócą, więc zostanie pod pierwiastkiem H2 przez H1, czyli to samo, co do czego doszliśmy wcześniej, czyli w przybliżeniu 0,63. Ok, sposób numer 2. Sposób numer 3 to... No i jeszcze trzecie. Pytanie, po co to pokazuje, skoro już dwa razy rozwiązałem to zadanie. Okazuje się, że na maturze możesz rozwiązywać na różne sposoby zadanie i możesz sobie wybrać ten, który ci najbardziej pasuje. No i teraz cały bajer polega na tym, żebyś rozwiązywał tak, jak lubisz najbardziej. Może akurat ten trzeci sposób ci spasił. Co wątpię. Ok, a więc początkowe punkty wyjścia są identyczne, czyli będziemy przyrównywać sobie zasięgi, ale tym razem zrobimy to trochę inaczej niż w poprzednim punkcie, bo zobacz, zasięg oczywiście możemy liczyć tak samo jak wcześniej, że to jest jakaś prędkość Vx razy t, ale tym razem nie użyjemy wzoru na wysokość, czyli na h, czyli na drogę w tym ruchu jednostajnie przyspieszonym, tylko na prędkość. Na przykład prędkość końcowa w kierunku y-kowym to by było g razy t. Zobacz, z tego drugiego dziadostwa wyznaczę sobie t i będę wiedział, że to jest v końcowe w kierunku y-kowym, czyli w pionowym, przez g. Mogę teraz to podstawić tu. No i mam, że zasięg w ogólności to jest vx razy v końcowe y przez g. No dobra. Wszystko git. No to teraz zapisując z1 i z2, to by było konkretnie. O, świetnie. Do tej pory żadne h się nam tutaj nie pojawiło. Ok, zetki do siebie przyrównujemy, więc widzimy od razu, że g się nam skróci. Stąd już można byłoby sobie wziąć, ile to jest V0 i przez V0, V01 przez V02, to by było VKY2 przez VKY1. Widzimy, że wielkości, których nie mamy, a chcielibyśmy znaleźć, to jest to. Mówiłem, że to jest ten głupszy sposób, znaczy, dobra, nie głupszy, ale bardziej trudny, trudniejszy. Nie ma czegoś takiego bardziej trudny. No i teraz skąd te Y sobie wziąć? A na przykład możemy sobie wziąć zasady zachowania energii. Zasada zachowania energii jest po to, żeby nam czasami uprzyjemniać sprawę. W tym przypadku wcale nam akurat nie uprzyjemnia. Zobacz, musimy sobie jeszcze jedną rzecz rozkminić i to może być mega mieszające, więc dlatego nie polecam tego sposobu rozwiązywania. Tutaj na górze mamy pewną energię, ale my będziemy rozważać tylko ruch w kierunku pionowym, więc zapominamy o tym, co się dzieje w poziomie. I teraz, jeżeli rozważamy to w kierunku pionowym, to powiemy, że to ciało ma tylko energię potencjalną, bo ma pewną wysokość, na której jest. Okay, ale nie ma prędkości w kierunku pionowym, dlatego nie ma tu żadnej energii kinetycznej. Tak, powtarzam jeszcze raz, ja wiem, że jest w kierunku poziomym prędkość i ono w rzeczywistości energię kinetyczną ma, ale zapominamy o tym przesuwaniu się w bok. Rozważamy tylko ruch w dół. Okay? A więc tu na górze ma tylko energię potencjalną, natomiast na dole, jak już przywali w tą ziemię, to już nie ma wysokości, czyli nie jest na żadnej wysokości, a więc ma tylko energię kinetyczną. Możemy powiedzieć w takim razie, że ta energia potencjalna na górze, czyli mgh 1 równa się energii kinetycznej ciała na dole, czyli mv końcowe y1 kwadrat przez 2. Masy nam się oczywiście skrócą, pomnożymy sobie to razy 2 i weźmiemy z tego pierwiastek, czyli mamy o coś takiego. Analogicznie można zrobić dla v końcowego y2, czyli dla tej drugiej sytuacji. Oczywiście sytuacja nam się tylko tu zmieni, że h będzie miał indeks 2. No i teraz małe przekształcenie tego wzoru i to, co jest na żółto, no to pod to będziemy podstawiać. I już pojawiło nam się coś bardzo podobnego, co widzieliśmy wcześniej. 2G możemy sobie skrócić i wychodzi na to, że to jest pierwiastek z H2 przez H1. To samo, co wyliczyliśmy w dwóch poprzednich sposobach, a więc w przybliżeniu, po podstawieniu 0,63 do dwóch cyfr znaczących. Na koniec ciekawostka, to zadanie było jednym z trudniejszych zadań na maturze 2021. 35% osób zdających rozwiązało go poprawnie.
pamiętaj o